Wiecie co, byście rozstawili jeszcze te banery. Manie, chodźcie ten, jeszcze na tak, te dwie, jak to się nazywa? Dzień dobry. Rozstawić dwie flagi. Tak, będziemy rozstawiać flagi. Trzecia jest tak. Pokaż obcinaszki. Szymon, bo się pomyla. Kurwa, liczę drzewa. Dobra. No, takie nie brałem. To właśnie. To tutaj trzeba. No, tutaj trzeba to włożyć. Ej, zacznij to już wyłożyć. No, to będzie jeszcze. Zamknij. Do środka włożyć ten karałek. Tak, tutaj. No. Daj mi te. Też to pomyślałem. To jest właśnie ura. No. Pierwszy 100-milowy las. Pierwszy 100-milowy las jest, no. Tutaj po wjeździe na ten, na Chludnie. Na, czekaj, bo tam na czasówkę na ten. Dobra, jedziemy tam, tamtą stronę. Ja szybko wrócę, zrobię jeszcze gumisiowy las. No. OS oznaczyć i dojadę na czasówkę. A, dobra. A czekaj, a... To jest moja kurwa, a wy macie całą rolkę. Ale czekaj, całej rolki nie dawaj, bo do plombowania samochodu. O, to jeszcze trzeba odwinąć. Jeszcze musisz odwinąć, no. Halo? To, daj, Darku, trzeba odwinąć tej żyłki na coś, bo na samochody zostawić. Wiesz co, to byś jeszcze się cofnął do Sanmetu i byś nam kupił plomby. Te takie, wiesz, wiesz jak plomby wyglądają, te takie ołowiane, nie? Kojarzysz? Nie, nie kojarzę. Ołowiane plomby, takie do elektryczne. Takie kółeczka do elektryki to jest. Tak wytłumaczysz tak, o nie? W którym Sanmecie? Przy Maku czy przy... Przy Maku. Przy Maku tam za Makiem, no. Od której mają otwarte? Od 8. To właśnie zaraz mają, będą. Mają plomby na stanie. Mają na stanie, no. To podjedź, bo jak na kilogramy, to weź kup ze 2 kilo. Tak, żeby ich było sporo, tam ze 300 sztuk o taką mniej więcej, dobra? Ile to może kosztować? Bo mam przy sobie kurwa mało drobnych. Dobra, to ile? Ja nie przelew puszczę. Dobra, to przelewem, blikiem zapłacimy. Dobra, jedź do sklepu. To jedź do sklepu, a Wojtuś ci zaraz. Co? Kilogram? Ze 2 kilo albo 300 sztuk.
Tak około. Około 300 sztuk, żeby było. Okej, dobra, dzięki. Dobra. My z punktu na Jeżach do bazy było 30 tam, około 30 km. No i wiesz, czas już się kończy, no to kurczę, weźcie 30 km terenówkami nie dotykając asfaltu, tak? Dlatego zrobiliśmy tak, że masz 8 godzin, tylko abyś sobie, a jak przekroczysz, to my po prostu i tak weryfikujemy i odejmiemy te punkty, które jest potem, no. Bo system nam zlicza wszystko już w czasie rzeczywistym, że od razu wyniki robi na żywo, nie? No, to już... Powiedz mi, podary nakładać, będą mokre takie próby, wiesz, powiedzmy? No, tak. Nie, tam tego nie ma. Teraz macie? Ale ja mam sobowy tylko. My materac widzieliśmy. No to nie wiem, ale było. To... Materac i kotwica. Materac albo kotwica, no. My widzieliśmy. I mamy kotwica. Tutaj przedłużkę 28 metrów dołożyłem. Nie, i 20 wiesz, jeszcze mam. Ile tam? Taki ładny łuk takiej wody, takiej, że nawet pieczątek nie chciało nam się tam wieszać. Tylko zrobiliśmy, że na przykład do pewnego momentu, że wiesz, 5, 10, 15, ale dojazdu nie dostaliśmy, zgody na dojazd, a więc on odpadł ten OS, nie? Wodary lepiej założyć, a ponton, no, warto mieć. W razie było. I kotwice. Te wąwozy będą na pewno. Te? Wąwozy będą. Tak, trawersy będą ładne. Musimy były inne, my będę ten deser. Nic, nie chciałam mi czytać, no to widzisz, no. I co, i tylko ten jeden, tak? Jest test i... Tak, na razie test, później prolog. Już następny prolog, później start. Ale to nie muszę mieć włączonej tej aplikacji. Znaczy... Teraz wyłącz. A później połączysz sobie dopiero, musisz aplikację mieć włączoną, żeby zadziałało. No, to weźmiesz to czas startowo jeszcze? No, a jedziesz na razie, no? To jak skończę czasówkę, odbija ci im startowo, tak? Tak, skończę czasówkę, idę. Wszyscy poplombowani. A, jeszcze latają, to, szukają. To nic, ale tak naprawdę nawet jest w roadbooku przejazd na czasówkę, a więc ci dojadą, a i tak będą jeszcze czekać, to na spokojnie. To duchu, to ja jeszcze zostanę tutaj, a ty pojedziesz już ten. To idziesz ze mną pogadać coś? Ten? Co? Nie. A ja wszystko wiem? Nie, ty wszystko wiesz. Jak wszystko wiem? Ostrożnie, wiesz, żeby nie kopali. No. Zwróć dobra uwagę na te kopanie, nie? Żeby na tych dojazdach. Zaraz tu znajdziecie, ale ten, to was jak to? A, bo że chcieliście wcześniej na ten. To musicie się przyblombować, no. Kurwa, jaka długość? Duchu, puścisz ich wcześniej na ten, dobra, bo oni muszą uciekać na wesele czy kigromy jakieś coś. Na wesele idziecie? Co ty gadasz? Tak też możesz iść. Chyba będziemy powoli ruszać z odprawą. Tutaj jeszcze niektóre załogi są niezaplombowane, ale spokojnie, nie martwcie się, bo tak czy siak zaczynamy rajd od prologu, a więc część osób, która już będzie zaplombowana i gotowa, pojedzie na prolog, a reszta będzie dojeżdżać. I teraz cofamy się do początku. Czyli tak, witam wszystkich serdecznie na trzecim rajdzie Hunt 4x4. Bardzo tutaj dziękujemy za liczne przybycie. Tereny będą takie różne. Troszeczkę więcej mamy błota tym razem, ale będzie też, będą fajne trawersy. No będzie co, będzie jak pojeździć. I teraz tak, zaczniemy może od zasad. Czyli tak, najpierw prolog robicie. Prolog robicie, że odbijacie sobie telefonem słupek start, objeżdżacie czasówkę, odbijacie słupek meta i po przejechaniu prologu odbijacie u ducha numer 26 na kamizelce. On ma tą kartę startową i to jest karta startowa jakby zawodów. Pieczątek jest dla ekstremów, dla kłada i dla przygody, bo przygoda też robi taki taśmowany odcinek na karczu, które robią ekstremy i tylko jeszcze właśnie nie kojarzę, ile jest pieczątek, bo pieczątki dla turystyka dwójki, dla wyczynu jest mniej, jest tylko pomniejszone o ten taśmowany odcinek, co jedzie na karczu, a resztę zbierają. Jedzie tutaj za chwilę na starcie. Tutaj
Nie wiem, czy już duchu się ustawił, ale za duchem pojedziecie sobie na prolog. To te pierwsze kratki jakby z roadbooka można będzie sobie odpuścić do czasowego, do OS-u czasowego. O tak, nie? Czyli duchu jedzie pierwszy i za duchem się ustawiacie i jedziemy powoli na czasówkę. Osoby, które jeszcze nie zaplombowane, na spokojnie zostaniecie zaplombowani i będzie ten. Teraz tak, my wyniki cały czas mamy na żywo, czyli tak naprawdę jak wy odbijacie pieczątkę, to od razu u nas w systemie widnieje, że odbiliście pieczątkę, lokalizację tego, gdzie to żeście odbili i ten. I od razu punkty liczy. Czyli tak naprawdę jak już wszystkim osobom skończy się czas, to już tak naprawdę będziemy mieli wyniki. I teraz jeszcze bardzo ważna rzecz. Musicie przyjechać tutaj, jak przyjeżdżacie na bazę, żeby wyniki były uznane, to musicie poprosić mnie albo tutaj kogoś od nas z obsługi na odplombowanie telefonu, bo musimy sprawdzić, czy w międzyczasie telefon nie został odplombowany i wtedy dopiero zaliczamy wam dzisiejszą jazdę. W razie by się wydarzyło, że coś wam się, nie wiem, wydarzy z plombą czy cokolwiek, to musicie zgłosić do sędziego, którego macie na OS-ach. Na każdych OS-ach jest albo jeden, albo dwóch sędziów, czyli żaden OS nie zostaje bez sędziów. Sędziowie też jak wjeżdżacie, oni będą wam sprawdzać, czy macie te telefony przyplombowane, czy wszystko jest okej. Okay.